Moi drodzy, czy spółka komandytowa w roku 2023 ma sens, czy nie? Posłuchajcie. Odkąd od roku 2021 opodatkowano spółkę komandytową podatkiem CIT podatkiem dochodowym od osób prawnych, występuje w niej co do zasady tzw. podwójne opodatkowanie, no bo najpierw spółka płaci podatek CIT, a następnie wspólnik, mówiąc kolokwialnie, wyciągający z niej pieniądze, płaci 19% podatku dochodowego. Więc mamy tak zwane podwójne opodatkowanie bardzo zbliżone do tego, które znamy ze spółki ZO. Przy czym spółka komandytowa jest troszeczkę bardziej skomplikowana w obsłudze. Stąd wiele osób uważa, że nie ma ona żadnego sensu. Nie do końca tak jest. Dlaczego? Dlatego, że mamy w spółce komandytowej dwa typy wspólników i to jest taka główna różnica, która y, różnicuje ją od spółki ZO. W spółce komandytowej mamy wspólnika tzw. Tak komplementariusza, i to jest wspólnik, który ponosi odpowiedzialność nieograniczoną za długi spółki. Czyli, jeżeli spółka komandytowa ma jakieś problemy prawne czy finansowe, to komplementariusz będzie musiał prywatnym majątkiem za to odpowiedzieć. Więc, jeżeli jesteśmy tym komplementariuszem, to z jednej strony mamy ryzyko prawne, ale z drugiej strony mamy tutaj jednokrotne opodatkowanie. Dlaczego? Już tłumaczę. W spółce komandytowej na poziomie komplementariusza istnieje tzw. mechanizm odliczenia, zaliczenia podatkowego i polega on na tym, że podatek 19% dochodowy komplementariusza możemy pomniejszyć o podatek własny, o podatek dochodowy spółki komandytowej. Wobec powyższego mamy tutaj tzw. jednokrotne opodatkowanie. Pieniądze do kieszeni komplementariusza są opodatkowane wyłącznie jeden raz. Oczywiście ceną za tą rewolucję jest odpowiedzialność prawna, odpowiedzialność finansowa. Natomiast jak widzicie, dla biznesów, w których ryzyko jest określone i raczej niskie, nie jest ono wysokie, nie jest to budowlanka, nie jest to transport, taka spółka wcale nie musi być złym kierunkiem. Co jeszcze w takim razie sprawia, że spółka komandytowa nie jest złym rozwiązaniem. Moi drodzy, brak daniny solidarnościowej. Jeżeli działamy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy w formie na przykład spółki jawnej i nasze dochody roczne przekroczą 1 milion złotych dochodu brutto, to od tej nadwyżki naszego dochodu ponad 1 milion złotych musimy zapłacić jeszcze 4% podatku. Ładna nazwa, tak zwana danina solidarnościowa. W spółce komandytowej tego nie ma. A to dlatego, że nasze zyski są traktowane jako zyski kapitałowe, a nie zyski z działalności gospodarczej. I trzecia bardzo ważna sprawa, dużo niższa składka zdrowotna. Jeżeli działamy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej czy w formie spółki partnerskiej, spółki jawnej, to cywilnej czy, również. To doskonale wiemy, że mamy Wysoką składkę zdrowotną przy skali podatkowej wynosi ona aż 9% naszego dochodu. Przy podatku liniowym troszeczkę mniej, bo 4,9%. Jednakże przy dużych dochodach to są cały czas bardzo duże i realne miesięczne, roczne kwoty. W spółce komandytowej mamy staw składkę ZUS zryczałtowaną. Wynosi ona 626 zł miesięcznie i jest odporna na wysokość naszych dochodów, czyli nawet jeżeli osiągamy dochody bardzo wysokie, i tak składka zdrowotna jest bardzo niska relatywnie niska. Reasumując, dla kogo spółka komandytowa? Dla biznesów o relatywnie niskim ryzyku, dla osób, których biznesy generują w miarę duże pieniądze. Nie chcą one płacić daniny solidarnościowej ani wysokiej składki zdrowotnej i co więcej, chcą oni te pieniądze wypłacać sobie do prywatnych kieszeni, bo jeżeli chcemy traktować spółkę jako pewną skarbonkę, jako świnkę oszczędnościową, to spółka ZO również dobrze tutaj będzie działała. Obserwuj po więcej.